Witam Was, siostry i bracia, w kolejnym codzienniku biblijnym. Cieszę się, że znaleźliście czas, by razem ze mną rozważać i odkrywać Słowo Boże, które wyznacza nam książka z Biblią na co dzień. Dzisiejsze wersety pochodzą z księgi proroka Daniela, z drugiego rozdziału, z wersetu 21. On zmienia czasy i pory, on utrąca królów i ustanawia królów. I z Ewangelii Łukasza, z pierwszego rozdziału, z wersetu 52. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Zarówno słowa z księgi Daniela, jak i z Ewangelii Łukasza są fragmentami modlitw dziękczynnych. Daniel modli się do Boga, dziękując mu, że pozwolił mu zrozumieć tajemnicę snu króla Nebukadnezara, który ogarnięty trwogą, jaką wywołał w nim sen, szukał jego wyjaśnienia, wykładni przyszłych wydarzeń, które mają zmienić historię. Daniel interpretuje sen, informując władcę imperium o jego upadku. To, co zaplanował król, potęga, jaką tworzył dla siebie i przyszłych pokoleń, ma upaść. Słowa proroka Daniela uczą nas, że to Bóg zmienia czasy i okoliczności, usuwa istniejących władców i ustanawia nowych. To potężna deklaracja, która podkreśla Bożą władzę i plany dla ludzi. Słowa Daniela mają nam przypomnieć, że choć mamy wpływ na świat i to, co się w nim dzieje, to jednak ostateczna kontrola i decyzja należą do Boga. A jego decyzje bywają zaskakujące. O tym przekonała się Maria i dała temu upust w swojej pieśni zapisanej w Ewangelii Łukasza, zwanej Magnifikat. W tej pieśni Maria chwali Boga za jego działanie, wskazując na jego moc i sprawiedliwość. Werset strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych odnosi się do Bożego odwrócenia sytuacji. Bóg przez swoje działanie odwraca tradycyjne role społeczne i sprawia, że ci, którzy byli uważani za nieznaczących, tracą swoją pozycję, podczas gdy ci, którzy byli poniżani lub uważani za mało znaczących, są wywyższeni. Ten werset obrazuje Bożą sprawiedliwość, która nie jest uzależniona od statusu społecznego czy pozycji w hierarchii, ale działa na rzecz wyrównania niesprawiedliwości. Bóg troszczy się o wykluczonych i odrzuconych. Wyrównuje nierówności poprzez swoją miłość do wszystkich ludzi okazaną nam w Jezusie Chrystusie. Maria w swojej pieśni ukazuje Bożą moc i sprawiedliwość, która prowadzi do odwrócenia ról, aby wywyższyć tych, którzy są poniżeni i tym, którzy polegają na swojej własnej potędze i dumie, dać do zrozumienia, że ostatecznie to Bóg decyduje o ich losie, do Niego należy bowiem czas i pory. Siostry i bracia, czy te wersety mają nas zniechęcić, byśmy nie podejmowali wysiłku, nie planowali, nie snuli marzeń i nadziei? Nie. Powinniśmy planować, marzyć i realizować nasze zamierzenia i nie poddawać się, gdy nie idzie nam tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Boża mądrość i Boży plan nie zawsze będą dla nas zrozumiałe. Czasem naszą reakcją na nie będzie bunt i niezadowolenie. I nie ma w tym niczego złego. Te emocje pozwalają nam zrozumieć nas samych, nasze potrzeby i pragnienia. Czy są one dobre, właściwe? To odkryje przed nami nasza wiara. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć absolutu, jakim jest Bóg. On wymyka się naszej ludzkiej logice, ponieważ jest Bogiem. Jego nie obejmuje ani czas, ani pory roku. Żaden król czy mocarstwo go nie pokonają. Samo przyjście na świat naszego Zbawiciela wymyka się naszej logice. Nigdy nie zrozumiemy do końca Bożego działania, dlatego warto być otwartym na nie. Te wersety dzisiejsze uczą nas wiary, zaufania Bożemu działaniu, być może dla nas w ogóle nielogicznemu i niezrozumiałemu,
lecz dla Boga, prostemu i zrozumiałemu. Amen.